Dzień dobry, nazywam się Wiktor Tokarski, jestem coachem, trenerem, trenerem biznesu, trenerem kompetencji miękkich i zapraszam Was do obejrzenia nagrania, w czasie którego opowiem o tym, jak asertywnie odmawiać. Podam 7 zasad, które warto uwzględnić, kiedy chcemy powiedzieć komuś asertywne nie. Zanim przejdziemy do 7 zasad asertywnej odmowy, to powiedzmy sobie najpierw, czym w ogóle jest asertywna odmowa. Gdybym mógł zdefiniować asertywną odmowę w jakichś prostych i krótkich słowach, to powiedziałbym, że jest to sztuka mówienia nie, która wynika zarówno z szacunku wobec mnie, jak i szacunku wobec drugiej strony, wobec mojego rozmówcy. Ja asertywność postrzegam jako taką złotą zasadę w relacjach międzyludzkich, która wynika z założenia, że jedna i druga strona jakiegoś interpersonalnego kontaktu, komunikacji, czegokolwiek, że jedna i druga strona jest partnerem w tym procesie. Ja jestem ok i ty jesteś ok. I właśnie w tym procesie, kiedy mówimy o asertywnej odmowie, to mamy na myśli taką sytuację, kiedy ja, szanując drugą osobę i okazując też szacunek samemu sobie, czyli będąc w relacji partnerskiej, ja jestem ok, ty jesteś ok, ja takiej osobie odmawiam. Jakie są te zasady asertywnej odmowy? Zasada pierwsza, bardzo oczywista, ale często to wielu osobom unika. Zastanów się, co chcesz powiedzieć. Dlaczego to unika wielu osobom? Unika to wielu osobom dlatego, że jesteśmy często albo kulturowo nastawieni na to, że nam odmawiać nie wolno, że powinniśmy się zgadzać, że powinniśmy ulegać, że takie bycie grzecznym chłopcem czy grzeczną dziewczynką jest bardzo mile widziane w społeczeństwie i dlatego właśnie w ten sposób postępujemy i nie odmawiamy w asertywny sposób, albo możemy zachowywać się w sposób agresywny, dominujący, stawiając siebie ponad innymi osobami i uważając, że my mamy prawo do wielu rzeczy, do których nie dajemy prawa innym osobom. Więc zanim asertywnie powiesz nie, zastanów się, co tak naprawdę chcesz powiedzieć. Co możesz zrobić, żeby w tym, co chcesz powiedzieć, wyrazić szacunek wobec drugiego człowieka, ale równocześnie wyrazić szacunek wobec samego siebie, żeby nie zachowywać się w sposób dominujący, agresywny, ani nie ulegać, czyli nie podporządkowywać swoich interesów interesom innych osób ze stratą dla tego, czego my pragniemy i czego oczekujemy. Więc zasada pierwsza, zastanów się, co tak naprawdę chcesz powiedzieć. Druga zasada w asertywnej odmowie to okazanie zrozumienia rozmówcy. Kiedy ktoś przychodzi, żeby nas o coś prosić, to zapewne z jakichś powodów jest to dla tej osoby ważne. Warto więc w asertywnej odmowie powiedzieć na przykład: rozumiem twoją potrzebę, albo rozumiem, że jest to dla ciebie ważne. Możemy też docenić tę osobę, mówiąc jej: bardzo mi miło, że przychodzisz z tym do mnie, albo miło mi, że zwracasz się z tym akurat do mnie. Takie okazanie zrozumienia rozmówcy nie tylko ociepla kontakt, ale ma też ten walor takiego właśnie partnerskiego ułożenia w relacji. Okej, przychodzisz do mnie, prosisz mnie o coś, ja tego nie zrobię, ale zanim ci to powiem, chcę ci dać znać, że szanuję ciebie jako osobę, że traktuję ciebie jako partnera, że jesteś dla mnie okej.
Ty jesteś dla mnie ok, ja sam dla siebie jestem ok. Zasada druga, okaż zrozumienie rozmówcy. Zasada trzecia, nie przesadzaj ze słowem przepraszam. Uśmiecham się, bo wiem, zwłaszcza kiedy prowadzę treningi z asertywności albo dla menedżerów, czy w ogóle dla biznesu, dla pracowników różnych firm i organizacji, albo kiedy prowadzę takie szkolenia w zakresie rozwoju osobistego, to często ludzie, którzy odmawiają, mają taką ogromną potrzebę przepraszania. Coś mamy takiego w kulturze, że kiedy mamy komuś powiedzieć nie, czujemy się z tego powodu winni. A kiedy czujemy się winni, to włącza nam się taka trudna do odepchnięcia powinność, ja muszę przeprosić tę osobę. I u niektórych przybiera to nawet takie dosyć groteskowe rozmiary, ponieważ najpierw przepraszają, potem przepraszają, że przeprosili i w ogóle jeszcze raz przepraszają. Pokazują jakieś ogromne poczucie winy z tego powodu, że komuś mówią nie, kiedy odpowiadają nie na czyjąś prośbę, na czyjąś potrzebę. Zasada trzecia asertywnej odmowy mówi o tym, że jeśli już musisz powiedzieć to słowo przepraszam, bo uznajesz, że w tej sytuacji jest to kulturalne, że tak się powinno, ja nie twierdzę, że nie, ale jeśli już musisz powiedzieć to słowo, to ta zasada mówi o tym, żebyś z tym nie przesadzał, żebyś z tym nie przesadzała. Po prostu powiedz to słowo raz, możesz to słowo przepraszam wyrazić w jakiś inny sposób, no nie wiem, przykro mi, że ci odmawiam, ale nie przesadzaj z tym przepraszaniem, ponieważ co sprytniejsi rozmówcy mogą poczuć, jak źle czujesz, jak źle ci jest z tym z tą asertywną odmową i mogą to twoje przepraszanie wykorzystać do tego, żeby jednak na ciebie naciskać, albo tobą manipulować, albo próbować wywierać jakąś inną presję po to, żebyś jednak zmienił zdanie. Zasada trzecia, nie przesadzaj. Nie przesadzaj ze słowem przepraszam. Zasada czwarta, podaj powód, a nie wymówkę. W asertywnej odmowie, kiedy mówimy komuś nie, czego nie zrobimy, czego odmawiamy, warto podać powód. To jest taka, w ten sposób też wyrażamy szacunek wobec tej drugiej osoby. Mówimy jej, dlaczego czegoś nie zrobimy, dlaczego odmawiamy, dlaczego mówimy to nasze nie. Natomiast kiedy tłumaczymy, dlaczego to robimy, nie możemy kłamać. Więc wymówka, przez słowo wymówka rozumiem wszelkie formy jakichś właśnie takich wykrętów, kłamstw. W tym nie ma asertywności. Kiedy podajemy komuś wymówkę, zamiast prawdziwego powodu mu powiedzenia tej osobie nie, to nie wyrażamy w ten sposób szacunku. A asertywność zakłada szacunek dwustronny. Ja sam szanuję samego siebie, ale szanuję też tę drugą osobę. Także tę osobę, której zaraz powiem nie. Więc jeśli mówię jej nie i decyduję się, żeby jej wyjaśnić, dlaczego mówię to nie, to powinienem podać prawdziwy powód, a nie wymówkę. Oczywiście ten element, ta zasada czwarta, warto ją stosować w większości przypadków, ale będą takie chwile, kiedy nie chcemy podawać naszego powodu. Więc kiedy będzie taki moment, kiedy mówisz komuś nie, ale nie chcesz powiedzieć, dlaczego nie, również nie stosuj wymówki. Również nie stosuj wymówki. W takiej sytuacji powiedz nie, nie powiem ci, dlaczego nie, mam jakieś osobiste powody, nie musicie tego wyjaśniać, zwłaszcza jeśli te powody są osobiste, czasami nawet intymne.
Natomiast kiedy już się decydujecie na powiedzenie powodu, to ma być to powód zgodny z prawdą. Więc podaj powód, a nie wymówkę. Zasada numer 4. Kolejna zasada. Unikaj mówienia nie mogę. Zamiast tego jasno i wyraźnie powiedz, czego nie zrobisz. I znowu włącza się takie nasze kulturowe sformatowanie, że kiedy odmawiamy, no i czujemy się winni z tego powodu, że odmawiamy, no próbujemy to zmiękczać na różne sposoby i mówić tej osobie, no nie mogę zrobić tego, nie mogę tamtego zrobić. Tymczasem, gdyby tak dobrze się temu przyjrzeć, to w większości tych przypadków, kiedy mówimy, że czegoś nie możemy zrobić, gdybyśmy tak naprawdę chcieli, to byśmy pewnie to zrobili. Sytuacja, kiedy możemy komuś powiedzieć nie mogę, to jest taka sytuacja, kiedy rzeczywiście jesteśmy zobligowani, nie wiem, prawem, z jakimiś zasadami obowiązującymi w, nie wiem, w zakładzie pracy, w naszej firmie, w naszej organizacji i rzeczywiście nie jesteśmy uprawnieni do tego, żeby coś zrobić, żeby zrobić to, o co nas prosi ta osoba. Ale i tak w tej sytuacji warto uniknąć mówienia tego słowa nie mogę. Na przykład zamiast tego nie mogę powiedzieć tej osobie, no nie zrobię tego. Nie zrobię tego, bo zabraniają mi tego procedury. Tu jest bardzo ważne, w ogóle asertywna odmowa, jej istota polega na tym, że tam jasno i wyraźnie ma paść słowo nie. Czego nie zrobię, nie wiem, czego nie pożyczę, czego nie dam, czego nie powiem. Ma tam paść jasno i wyraźnie słowo nie, bez tego zmiękczania nie mogę. Dlaczego to słowo, to sformułowanie nie mogę jest takie no niemile widziane tutaj. Ja bym powiedział nawet, że mocne słowa wiem, ale że ono jest trochę toksyczne. Bo to jest tak, jakbyśmy się zwalniali z odpowiedzialności za to, że my mówimy słowo nie. No wiesz, no nie mogę ci tego powiedzieć. Wiesz, jaka ona jest, gdybym ci powiedziała, to wiesz, jakby się czuła. Nie? Jakbyśmy w ten sposób mówili, to jest wina tamtej strony, że tej trzeciej strony, tak, że ja ci tego nie mówię. W asertywnej odmowie nie powinno być takiego lawirowania, nie powinno być puszczania, wiecie, takiej mgły, a nie powinno być takich niejasności. Tam ma być jasno, wyraźnie powiedziane nie. Nie zrobię tego. To jest moja decyzja. Osoba, która słyszy asertywną odmowę, musi tam usłyszeć, że to jest nasza decyzja. Ja podjąłem decyzję. Nie, nie zrobię tego. Nie dam, nie powiem, nie pożyczę, nie pójdę i tak dalej, i tak dalej. Zasada piąta, unikaj mówienia nie mogę. Jasno i wyraźnie powiedz, czego nie zrobisz. Jasno i wyraźnie powiedz, czego nie zrobisz. Kolejna zasada, zasada szósta asertywnej odmowy, to zasada zwięzłości. Jeśli odmawiamy drugiemu człowiekowi zrobienia czegoś, unikajmy nadmiernych słów, unikajmy zbyt rozbudowanych wypowiedzi. Powiedzmy to jasno, wyraźnie, zwięźle, oczywiście z szacunkiem dla tej osoby. Dlaczego to zamieściłem w zasadach asertywnej odmowy? Otóż jest to zasada asertywnej odmowy, która służy nam. Kiedy my mówimy krótko, jasno i wyraźnie, oczywiście z szacunkiem wobec drugiego człowieka, że czegoś nie zrobimy, to nie otwieramy takich drzwi do przekonywania nas, do próby manipulacji może nawet nami, do próby wpływu na to, tak? Kiedy my się nadmiernie tłumaczymy, kiedy mówimy słowo właśnie nie mogę, to jest otwarcie furtki dla osoby, która jest z tej drugiej strony i która czegoś od nas chce, czegoś potrzebuje, to jest otwarcie pola do dyskusji. Więc warto
Oprócz tego, że to będzie jasne i wyraźne nie, że to będzie bez tego nie mogę, o czym mówiłem przed chwilą, to warto zadbać także o to, by ta wypowiedź była krótka i zwięzła. Zasada szósta asertywnej odmowy, niech twoja wypowiedź będzie zwięzła. Zasada siódma, zaproponuj alternatywę. To znowu jest sugestia, że warto przy asertywnej odmowie zaproponować komuś, co możemy zrobić w zamian. Tak? Czasami jest tak, że nie chcemy czegoś zrobić, nie zrobimy coś w danym czasie, ale moglibyśmy wyjść naprzeciw potrzeby danej osoby i zrobić coś w jakimś innym czasie. Na przykład, gdy szef poprosi ciebie o to, żebyś danego dnia została po godzinach, tłumacząc ci, ile tam jest pracy, a ty masz w tym dniu zaplanowane, powiedzmy, przedstawienie dziecka z okazji tam, nie wiem, dnia ojca, mamy, babci i tak dalej, nieważne, i chcesz powiedzieć temu szefowi nie i podasz mu ten prawdziwy powód, czyli szefie, no dzisiaj po godzinach nie zostanę, ponieważ mam to przedstawienie w przedszkolu, to możemy takiemu szefowi zaproponować alternatywę. Jeśli szef chce, to jutro przyjdę do pracy godzinę wcześniej i zajmę się tym i przygotuję to dla szefa. Alternatywa, propozycja alternatywy to nie jest obowiązkowy element asertywnej odmowy, natomiast warto go zastosować, ponieważ w ten sposób też okazujemy szacunek tej drugiej osobie. Pokazujemy jej właśnie, że jesteśmy w relacjach partnerskich, że jesteśmy na tym samym poziomie, że też zależy nam na tym, żeby tę relację i ten poziom z tą osobą utrzymać. Więc siódma zasada asertywnej odmowy, zaproponuj alternatywę. Znamy już siedem zasad asertywnej odmowy i zanim podam wam przykłady, różne przykłady, przygotowałem sobie takich pięć case'ów, które przedstawię za pomocą tych zasad, to chcę jeszcze powiedzieć o tym, które z tych elementów asertywnej odmowy według mnie są absolutnie obowiązkowe, a które są tylko fakultatywne, które są jakąś mile widzianą alternatywą. Więc zasada pierwsza, zastanów się, co chcesz powiedzieć. No, oczywiście warto to robić w każdej sytuacji. Zastanawiamy się, co chcemy powiedzieć, ale zastanawiamy się też, jak chcemy powiedzieć te słowa asertywnej odmowy. No, powiedzmy, że jest to ten element obowiązkowy. Ten element drugi, okaż zrozumienie rozmówcy. To też jest bardzo ważny element asertywnej odmowy. Bardzo namawiam do tego, żeby go stosować właściwie w każdej sytuacji, kiedy asertywnie odmawiamy. Oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić takie sytuacje, kiedy mówimy komuś asertywnie nie, ale nie chcemy okazywać zrozumienia rozmówcy, ponieważ bronimy wtedy jakiejś naszej przestrzeni, no więc w takiej sytuacji, naszych granic przestrzeni, więc w takiej sytuacji możemy sobie odpuścić to okazanie zrozumienia rozmówcy, natomiast zachęcam, żeby zasadniczo i generalnie o tym pamiętać. Nie przesadzaj ze słowem przepraszam. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli już musisz powiedzieć to słowo przepraszam, niech to będzie raz i kropka, i więcej nie trzeba. Natomiast w niektórych asertywnych odmowach w ogóle nie musisz, a nawet nie powinieneś, nie powinnaś używać tego słowa przepraszam, ponieważ no, to tylko obniża tę twoją pozycję i powoduje, że ty sam siebie nie stawiasz w tej pozycji partnerskiej, ja jestem ok, ty jesteś ok, tylko tutaj schodzisz poniżej tego poziomu. Więc uważam, że ten element akurat asertywnej odmowy, ta zasada asertywnej odmowy, warto ją traktować jako obowiązkową. Czwarta zasada, podaj powód, a nie wymówkę. I znowu tak, w większości przypadków bardzo, bardzo zachęcam i nalegam, żebyście podawali te prawdziwe powody, dla których odmawiacie, ale będą takie sytuacje, w których tych powodów nie chcecie podawać, więc
Obowiązkowo wtedy proszę nie mówić, także obowiązkowo wtedy proszę nie podawać wymówek. Jeśli już decydujecie się na to, żeby nie podawać prawdziwego powodu, to też nie uciekajcie się do wymówki. Po prostu nie zrobicie czegoś, nie powiecie, kropka, nie musicie podawać żadnego powodu, jeśli sobie tego nie życzycie, ale na pewno nie uciekajcie w kłamstwo, nie uciekajcie właśnie w jakieś takie niejasne sytuacje. Żeby jeszcze może wytłumaczyć, zatrzymajmy się na chwileczkę przy tej czwartej zasadzie, żeby jeszcze może wytłumaczyć różnicę pomiędzy powodem a wymówką, to takie dwa przykłady. Pierwsze zdanie. Nie pożyczę ci tych pieniędzy, ponieważ zapomniałem z domu portfela. I drugie zdanie. Nie pożyczę ci tych pieniędzy, ponieważ sam ich potrzebuję. Jak wam się wydaje, w której sytuacji mamy do czynienia z wymówką? W tej pierwszej czy w tej drugiej? No oczywiście w tej sytuacji, kiedy mówimy nie pożyczę ci tych pieniędzy, ponieważ zapomniałem portfela. No, ja sobie zdaję sprawę, że czasami może tak być, okay, że to jest prawdziwy powód, ale zasadniczo ludzie to właśnie w ten sposób podchodzą. Okay, no nie pożyczę ci, no zapomniałem portfela, no nie mogę, przepraszam i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś będzie sprytny, to w takiej sytuacji, kiedy my stosujemy to jako wymówkę, może nam łatwo i prosto powiedzieć, okej, okay, to jak zapomniałeś portfela, to ja chętnie pójdę z tobą do domu, tam pewnie masz portfel, to wtedy mi pożyczysz, prawda? To jest właśnie ten powód, dla których nie warto też, to jest w naszym interesie, nie warto stosować wymówek, tylko warto podawać te prawdziwe powody, jeśli już się na to decydujemy. Piąty element, piąta zasada, unikaj mówienia nie mogę. Unikaj mówienia nie mogę, jasno i wyraźnie powiedz, czego nie zrobisz. Podałem już przedtem przykład w takiej sytuacji, w której to nie mogę, no jest w jakiś tam sposób usprawiedliwione, pod warunkiem, że pamiętamy o tym, że ma tam jasno i wyraźnie paść to nie. Lepiej by było, że w takiej sytuacji, kiedy jest jakaś nasza, nie wiem, coś nie jest uzależnione do końca od nas, i to też warto w takich sytuacjach jasno i wyraźnie powiedzieć, czego nie zrobimy i wytłumaczyć, dlaczego tego nie zrobimy, że nie wiem, są jakieś procedury, jest nie wiem, jakieś prawo, którego przestrzegamy, nie wiem, czy w firmie, czy ogólnie, i podajemy wtedy właśnie ten powód, unikamy tego słowa nie mogę. Więc to mówienie nie mogę, no jest tak trochę dozwolone, tak nie wiem, czy można być, może to być trochę dozwolone, ale niech już tak zostanie. Jest to takie trochę dozwolone, staramy się tego unikać. W większości przypadków, jeśli już musimy, to mówimy. Natomiast warto też uczynić taki wysiłek, żeby sobie tą wypowiedź naszą przekształcić w inną. Szósta, niech nasza wypowiedź będzie zwięzła. Oczywiście jak chcemy tłumaczyć się komuś i chcemy to robić przez kilka dobrych minut, to róbcie to jak najbardziej. Oczywiście mówię to trochę z sarkazmem. Zobaczycie, jak traficie na jakiegoś manipulanta, jak on wykorzysta to przeciwko nam. Więc ja uważam, że to też jest taki element obowiązkowy w asertywnej odmowie, żeby ta wypowiedź była zwięzła. I ostatni, siódmy element, siódma zasada, zaproponuj alternatywę. No to jest element fakultatywny, natomiast warto go stosować, ponieważ wtedy wyrażamy szacunek wobec drugiej strony, drugiej osoby. Więc gdybym z tych siedmiu elementów miał powiedzieć, co jest takie absolutnie, absolutnie konieczne w asertywnej odmowie, to bym powiedział, że absolutnie konieczne jest powiedzenie jasno i wyraźnie nie. Absolutnie konieczne jest, kiedy decydujemy się wyjaśnić, dlaczego to mówimy nie, podawanie prawdziwego powodu, a nie wymówki. Więc te dwa elementy są absolutnie konieczne według mnie, pozostałe są fakultatywne, no i to zależy od już różnych tam czynników. I teraz chcę pokazać pięć przykładów asertywnej odmowy, w której te zasady będą respektowane. Na przykład taki przykład. Sąsiad prosi ciebie, żebyś pożyczył czy pożyczyła mu kosiarkę do koszenia trawy, no a ty na ten dzień, w którym on chce skosić tą swoją trawę, zaplanowałeś koszenie własnego trawnika. No więc jak tutaj podejść do tego
asertywnie. Kiedy już zastanowimy się, i no, co chcemy powiedzieć i stwierdzamy, że chcemy powiedzieć to nasze nie, warto temu sąsiadowi okazać to zrozumienie. Słuchaj, bardzo mi miło, że przychodzisz do mnie i postrzegam to jako wyraz twojej sympatii i naszych dobrych stosunków sąsiedzkich. Dzisiaj jednak nie pożyczę ci kosiarki do trawy, ponieważ sam zaplanowałem sobie koszenie tego mojego trawnika na dzień dzisiejszy. Ok? Zobaczcie, nie pożyczę ci jasno i wyraźnie. Nie mogę, tylko jasno i wyraźnie nie pożyczę ci. Jeśli chcesz, to mogę ci pożyczyć w poniedziałek albo w przyszłą sobotę, więc tylko daj znać. Mogę też zaproponować, że jeśli wcześniej zakończysz koszenie, to zadzwonię do ciebie i dam znać, że kosiarka jest wolna. I teraz zobaczcie, zastosowałem tutaj nawet dwie alternatywy. Nie? Powiedziałem temu sąsiadowi jasno i wyraźnie nie, ale jak chcesz, no to w poniedziałek, czy jak ja skończę dzisiaj, to mogę do ciebie zadzwonić i mogę ci powiedzieć. To jest asertywna odmowa. To jest asertywna odmowa. Przykład drugi. Szef oczekuje, że zostaniesz w pracy po godzinach, a ty umówiłaś się na wizytę u lekarza. No więc jak to możemy zrobić? Powiedzmy, że szef ma na imię Piotr, okazujemy mu zrozumienie, już zastanowiliśmy się, że chcemy powiedzieć nie, tak? Czyli ten pierwszy element, pierwsza zasada została spełniona. Piotrek, rozumiem, że to jest dla ciebie ważne, żebym dzisiaj został, bo gonią nas terminy, jednak dzisiaj nie zostanę, ponieważ jestem umówiony na wizytę u lekarza. Jeśli chcesz, to mogę poprosić Kasię, żeby dzisiaj została dłużej. Ja już tam potem sobie z nią resztę spraw załatwię. Albo jeśli chcesz, to mogę przyjść jutro półtorej godziny wcześniej i wtedy zająć się tą sprawą. Czyli zobaczcie, znowu jasno i wyraźnie padło nie. Okazałem zrozumienie, no bo rozumiem tę jego potrzebę, tam terminy gonią i tak dalej, i tak dalej. Podałem prawdziwy powód, czyli wybieram się do lekarza i dlatego nie zrobię tego, nie powiedziałem, nie mogę, nie przepraszałem i tak dalej. I zaproponowałem alternatywę. Powiedzmy, że nie wiem, moją współpracowniczką jest Kasia i dlatego no, mogę poprosić Kasię, słuchaj, pomóż Piotrkowi dzisiaj, ja idę do lekarza, ale jeśli ty... A druga alternatywa to taka, że mogę przyjść następnego dnia. Kolejny przykład, trzeci. Współpracownik prosi cię o zmianę terminu spotkania, ale dla ciebie wcześniej umówiony termin jest jedynym możliwym w tym tygodniu. Czyli umówiliście się ze współpracownikiem na jakiś tam termin, no ten współpracownik mówi, że potrzebuje, żeby to spotkanie przesunąć, no dla ciebie to jest niewygodne, to jest jedyny możliwy termin, który możesz zrealizować. Więc druga zasada, okaż zrozumienie rozmówcy. Powiedzmy, że to będzie Bartek. Bartek, no, rozumiem, że to jest dla ciebie ważne, żebyśmy przesunęli to spotkanie. Ja jednak tego nie zrobię, dlatego że ten termin jest dla mnie jedynym możliwym. Sprawdziłem sobie to w kalendarzu, absolutnie nie mogę tego przesunąć na inny termin. Jeśli mogę ci pomóc w jakiś inny sposób, nie przesuwając tego spotkania, to po prostu mi o tym powiedz. I teraz zobaczcie, co ja zrobiłem. No, było jasne i wyraźne nie, powiedziałem dlaczego, wyjaśniłem, podałem prawdziwy powód, a nie wymówkę i nie zaproponowałem jakiegoś konkretnego rozwiązania, ale powiedziałem temu mojemu rozmówcy, Bartkowi, że jeśli on ma jakiś pomysł, jak mu mogę pomóc inaczej, nie zmieniając terminu tego spotkania, no to niech mi o tym powie. Więc to jest też fajny przykład, żeby zobaczyć, że to zaproponowanie alternatywy niekoniecznie musi się wiązać z jakimś konkretnym pomysłem, ok, zrobię to, to i to, przyjdę wcześniej, poproszę kogoś i tak dalej, ale to może być takie odbicie piłeczki na drugą stronę tego boiska, kiedy mówimy tej osobie, słuchaj, no jeśli ty masz pomysł, co mogę zrobić inaczej, zachowując to moje nie, to mi o tym powiedz.
Kolejny przykład, czwarty. Przyjaciółka prosi cię o pożyczenie pieniędzy. No, ty jesteś w takiej sytuacji, kiedy tych pieniędzy sama potrzebujesz. Powiedzmy, że przyjaciółka ma na imię Natalia. No, my już postanowiliśmy, że jej powiemy nie. Natalia, rozumiem, że potrzebujesz tych pieniędzy. Ja jednak ci ich nie pożyczę, ponieważ sam ich potrzebuję. I teraz ja tutaj stawiam świadomie kropkę, ponieważ chcę wam też pokazać, że nie zawsze musimy zaproponować alternatywę. To nie jest obowiązkowy element. Warto, ale niekoniecznie. Możemy jasno i wyraźnie powiedzieć: Natalia, nie pożyczę ci tych pieniędzy, ponieważ sam ich potrzebuję. Kropka. Jeśli mielibyście pomysł na jakąś alternatywę w tej sytuacji, no to proszę bardzo, nie wiem, no wiesz, Natalia, mogę ci pożyczyć za tydzień, bo tam, nie wiem, wypłata dojdzie albo coś tam innego, ale dzisiaj ci tych pieniędzy nie pożyczę. Okej, jeśli to jest prawdziwy powód, nie są to jakieś twoje wymówki, no to możesz taką alternatywę zaproponować. Ale jeśli nie, no to tej alternatywy też być nie musi. I przykład piąty, ostatni. Szef prosi cię o wyjawienie informacji o innym pracowniku. Jest to sytuacja, którą uzyskałeś w poufnej rozmowie. Czyli coś usłyszeliśmy od jakiegoś pracownika, być może, no, załóżmy, że ten pracownik, współpracownik sam nam powiedział, no teraz nasz menadżer, szef prosi o to, żebyśmy tą informację wyjawili. Jak tutaj odmówić w takiej, no, dosyć trudnej pewnie dla niektórych sytuacji. No, zastanowiliśmy się, czyli pierwsza zasada spełniona, chcemy jasno i wyraźnie powiedzieć nie. Załóżmy, że ten szef ma na imię Marek. Marek, no, rozumiem, że chciałbyś to wiedzieć, jednak ci nie powiem, ponieważ obiecałem Krzyśkowi, że ta sprawa zostanie pomiędzy nami. Zobaczcie, powiedziałem jasno i wyraźnie nie, wyjaśniłem, dlaczego, nie użyłem słowa nie mogę, nie przeprosiłem, tak, nie, no, przepraszam cię, ale nie mogę ci powiedzieć, nie. To już zaczynamy się ślizgać po asertywnej odmowie i odchodzimy od tego, czym jest asertywna odmowa. Nie powiem ci, Marku, obiecałem Krzyśkowi, że ta sprawa zostanie między nami. Jeśli chcesz, idź sam i zapytaj go o to, być może ci powie. I tutaj to jest moja alternatywa zaproponowana w tej sytuacji. Ty idź sam, Marku, i zapytaj tego Krzysztofa o tą sprawę. Jeśli on będzie chciał, to ci powie, ja nie powiem ci, ponieważ mu to obiecałem. Tak więc wygląda asertywna odmowa w praktyce. Zachęcam was bardzo serdecznie i gorąco do tego, żeby asertywnej odmowy się uczyć. Jak wejdziecie na moją stronę, której adres wyświetla się na dole, www.wiktortokarski.pl i wpiszecie słowo asertywność albo asertywna odmowa, to pokażę wam się kilka, może nawet więcej artykułów na temat asertywności, w tym przykłady asertywnej odmowy w różnych sytuacjach. Te przykłady są wszystkie oparte na tym właśnie schemacie tych 7 zasad asertywnej odmowy, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo zachęcam, jeśli nie jesteście przyzwyczajeni do asertywnej odmowy w życiu codziennym, zanim zaczniecie ją stosować, warto sobie ją poćwiczyć w bardziej bezpiecznych warunkach. Oczywiście takimi bezpiecznymi warunkami są szkolenia, czy to jakieś grupowe, czy indywidualne, to może być też coaching, to może być praca z coachem nad asertywnością, ale możecie sobie też to ćwiczyć sami. Wtedy rozpiszcie sobie różne sytuacje, w których trudno wam do tej pory było powiedzieć nie, albo nie powiedzieliście tego w taki sposób, jak chcieliście powiedzieć. Przypomnijcie sobie tę sytuację, a potem rozpiszcie sobie krok po kroku każdą z nich, żeby się po prostu tego nauczyć. Asertywność to jest naprawdę wspaniała cecha, wspaniała wartość. Warto się jej uczyć. Nikt z nas nie rodzi się asertywny. Tej asertywności się możemy nauczyć i warto się jej nauczyć, ponieważ kiedy się jej nauczymy, to bardzo dobrze robimy sobie, zwłaszcza jeśli chodzi o naszą pewność siebie, poczucie własnej wartości, ale też budujemy dojrzałe relacje z innymi ludźmi.
Jeśli macie jakieś pytania, to dzielcie się nimi w komentarzach, piszcie, jak u was jest, wygląda sprawa z asertywną odmową, jak sobie z tym radzicie, a jeśli komuś w czymś mogę pomóc, ktoś chce ze mną popracować nad swoją asertywnością, to bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe znajdziecie na mojej stronie internetowej www.wiktortokarski.pl. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce w jakimś kolejnym nagraniu na temat czy to asertywności, czy jakiegoś innego ważnego tematu. To tyle. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.